Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj znowu zabieram Was na wspólne loty. Właściwie to będzie jeden lot, taki semi long range, bo dotarłem na mega miejscówkę. Będziemy latali Bobem, to jest 6S, zarówno 6S jak i 6-calowy dron z kamerą Hero 12. Bardzo fajny zestaw. Miejscówka jest super, oprócz jednej rzeczy, tu nie ma gdzie stanąć i nie ma gdzie wejść nawet czy wjechać, bo jest morze zboża. I czy to jest pszenica właściwie i są tylko takie zielone wyspy. Polecimy sobie troszkę dalej. Ja spróbuję złapać tutaj tyle satelitów, ile się da i postaram się polatać nad tym morzem, tak żeby dotrzeć do tych wysp. Także mam nadzieję, że to będzie fajny materiał. Mam nadzieję też, że auta nie przeszkodzą nam tak bardzo. Postaram się polatać około 6 minut, także nie będziemy w tym miejscu długo i opowiem Wam co i jak. A później jedziemy do mojego kumpla Erniego, który ostatnio kupił sobie Awatę dwójkę i nie wiem, czy on coś wie na ten temat, czy nie. Tego się dowiemy, także zapraszam Was na to wspólne latanie. Skomentuję Wam i powiem o jednym z ciekawszych rekordów, jeżeli chodzi o long range, o którym słyszałem na O3, a mianowicie jeden z Norwegów poleciał ostatnio bardzo daleko. Będziemy o tym rozmawiać za chwilę. Zaczynamy zatem. Flarę mam tutaj dosyć mocną, ale nie szkodzi. To ja muszę być dobrze ustawiony, a na ujęciach z sonówki mogę być troszkę słabiej. Mam nadzieję, że tutaj, jeżeli chodzi o satelity, będzie wszystko ok. Zaraz się zobaczymy. Polecimy sobie w stronę tego największego lasu, czy zagajniczka. Satelity mam. Wszystko gra, pozycja tutaj jest również. GPS. Ja się troszeczkę podnoszę, bo wiadomo, że lecimy na większą odległość. Fajnie to wygląda. Tutaj przynajmniej w tej kamerze wygląda to rewelacyjnie. Będę patrzył mniej więcej, jak wygląda sygnał, jakość sygnału, ale lata się rewelacyjnie. Jestem na wysokości, co ciekawe, zaledwie 50 metrów od miejsca, z którego wystartowałem, więc wcale nie jestem wysoko. Zgłosiłem na dron radar. Widziałem wywiad ostatnio z panem Włodarczykiem, który mówił, że jak zgłaszamy na dron tower, nie dron radar, to wszystko widać. Tam widać też w oddali miasto. Ja się muszę troszeczkę teraz w prawo przekręcić i zaraz będę wracał do nas. No wygląda to rewelacyjnie. Jestem na 72 metrach. Mam cały czas sygnał pełen. Odległość 400, w tej chwili mijam 400 metrów, więc ona nie jest wcale taka imponująca, jakby się wydało. Teraz wracamy pod światło. Zobaczymy sobie jeszcze, jakby się latało po pierwsze nad tą aleją. Myślę, że to będzie fajne wrażenie też. Polecę tędy. Super, nie? Zaraz sobie zawrócimy. Obawiałem się o sygnał, ale widzę, że jest cały czas świetny. Tutaj już się zaczęły żniwa. I tutaj też fajnie można by polecieć przy tych żniwach, przy gościach, którzy pracują w polu. Ale na razie naszym celem jest zrobienie takiego małego long range, czy semi long range. Widzę, że już mi Tango w tej chwili na przykład troszeczkę zgubi zasięg i polecimy sobie teraz tak jak na Interstellarze wzdłuż tych śladów, gdzie goście opryskiwali pola, więc troszeczkę w lewo się skręciłem. Tutaj ten zagajnik też fajnie bardzo wychodzi. Już sobie popatrzymy, tak to wygląda z tej pozycji. Rewelacja. OK, i polecimy troszkę niżej do tego zagajnika. Jak będę widział, że coś jest nie tak z zasięgiem, to się od razu podniosę, bo tutaj teren, on tak nie wygląda, ale jest bardzo mocno pofałdowany. To, o czym Wam chciałem powiedzieć, to wyczyn gościa z Norwegii, który ostatnio widziałem, poleciał 24 km i co ciekawe, leciał iFlight Helionem na akumulatorach
16 tysięcy mAh. Dla porównania, ja lecę dzisiaj akumulatorem, na akumulatorze 2000 mAh, on miał 8 razy większy akku, więc będziemy mogli porównać i zobaczymy sobie, ile jestem w stanie na tym akumulatorze polatać. Jest to lot taki troszkę wyższy, bo pamiętajcie, że ja latam też na Nebuli Pro, to nie jest moduł O3. Postaram się teraz troszeczkę niżej, na wysokości 20 metrów od punktu startu i postaram się do tej wyspy pierwszej polecieć z tej strony. Fajnie tak to wygląda, zostało mi jeszcze 0,7 V. Także gość poleciał, wracając do tematu, 24 km w jedną stronę i 24 km w drugą stronę, z powrotem. Taki wyczyn przyjął. Ja byłem pod dużym wrażeniem. Fajnie, kurczę, że tak to wygląda. I muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się, że tak daleko na O3 można w ogóle polecieć. To jest ekstra. Nie wiem, czy leci tutaj helikopter, ale muszę wracać. Co prawda ja jestem w drugą stronę kawałek. Polecimy sobie jeszcze nad tym zagajnikiem. To jest rewelacyjnie. Ale widzę, że cały czas wizję mam na full. Zasięg crossfire też jest bardzo dobry. Możemy się delikatnie obniżyć. Może lecąc wokół tego zagajniczka byłoby najciekawiej w ten sposób, nie? Teraz będzie takie małe proximity. Super to wygląda. Także gość leciał, leciał i leciał, ale nie sądziłem, że Helion jest w stanie unieść taki duży pakiet i polecieć tak długo. Nie pamiętam, jaki to był czas lotu. Mogę wam napisać tutaj w komentarzu, ale to była naprawdę petarda. No dobrze, my tymczasem, jeżeli chodzi o czas lotu, widzę, że akumulator już nie jest w najlepszej formie, bo już mi sygnalizuje, żebym lądował, czyli po 6 minutach będziemy lądowali. Bardzo fajna miejscówka, ma niesamowity potencjał i mogę tu zaglądać częściej, oprócz tego, że oczywiście te auta dość tutaj przeszkadzają. Ale tak poza tym jest naprawdę świetnie. Dobra, słuchajcie, zwiniemy się teraz i polecimy sobie do Erniego. Wezmę was ze sobą i zobaczycie, co tam się dzieje z Awatą dwójką, czy on lata, czy nie. A my się już stąd zbieramy. Pięknie było. Ten zestaw, który pokazuję Erniemu na dzisiaj, to jest Tango 2, gogle pierwszej generacji i Bob razem z Hero. Nie jest to zestaw może super imponujący, ale jemu się bardzo podoba. Na pewno jest lepszy niż Awatka. Ernest jest niesamowity, bo mówię może tak. Po pierwsze, nie wziął w ogóle zasilania do tej Awaty, czy nie mamy baterii, czy akumulatorów. Po drugie, nie mamy w ogóle aparatury. Więc jest cyrk, ale pewnie coś znajdzie, jest szansa na to. Kurczę, jak świetnie widać w tej Awacie. Złapała teraz satelity, ma 22. Muszę ci zrobić moda i muszę ci zrobić jeszcze drugą rzecz, a mianowicie trzeba troszeczkę ją poustawiać, ale pięknie widać. Ruszam, wiesz? Zobaczymy, jak będzie. No i dobra, polataliśmy trochę Awatą. Ona w ogóle musi mieć inne ustawienia, to zrobimy. Erniemu pokazałem też Boba, przed chwilą nim latałem, także wszystko było ok. No i umawiam się z nimi, będziemy latali takie medium long range razem. Może Heliona też tutaj przezarazić Erniego Helionem, to będziemy po 20 km Norwegii latać. Super sprawa. Słuchajcie, tutaj mamy bardzo ambitne plany. Chłopaki się troszkę spłoszyli, bo nagrywam na YouTube, ale mamy ambitne plany i z Ernestem i z Tymkiem. On poszedł po koszulkę, bo jest goły całkiem. Natomiast fajna sprawa, bo chłopaki mają zajawkę i no ja myślę, że zajawka byłaby naprawdę niezła, jakbyśmy Heliona tego nabyli, tylko trzeba by wtedy lecieć do Bergen albo do Tromso, albo jakiegoś Stavanger, bo stamtąd trzeba latać 20 km. Tu nam nie pozwolą ci na wieży kontrolnej, wieży lotniska. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że zadzwoniłem do Erniego i go trochę zmobilizowałem. Z tej Awaty trzeba zrobić człowieka, wziąłem ją, jest tutaj ze mną.
wgram jej moda, poustawiam ją odpowiednio i myślę, że to będzie fajna sprawa, bo szkoda, żeby marnował się jej potencjał. Dodamy filtry ND i będzie super rzecz. A przypomniałem sobie, jak lata. Wizja jest chyba najlepsza w tym wszystkim, bo naprawdę ten O4 to jest po prostu petarda. A na dzisiaj bardzo dziękuję Wam za uwagę. Dajcie znać w komentarzu oczywiście. A my z kolejnymi przygodami wrócimy już niedługo. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Pa!